Witajcie, tu Osi z Kości i Tomek. Dziś mamy dla Was trzy nowości wydawnictwa Egmont. Jedną taką naprawdę jeszcze gorącą, ciepłą od druku, bo dosłownie co na dniach się pojawiła. I dwie z serii dobrze Wam znanej, czyli z serii Ubongo. Ubongo. No mam nadzieję, że Ubongo znacie. No musicie znać, bo to jest naprawdę... No to już jest klasyk gier tak naprawdę. Tak, powstało, sobie jak patrzyłem... 8 czy ileś, 9, tak? No, 9 no jest edycji. Ubongo. W tym licząc ma Ubongo Kajciane, Ubongo Travel i jeszcze tak jest. Trigo. Czy... Moje ulubione jest Ubongo 3D i tu mamy tym razem Ubongo Lines, czyli tak naprawdę taką wariację na temat Ubongo 3D. Jeśli nie znacie, to jest to po prostu gra, w której na czas próbujemy ułożyć jakieś odpowiednie powiedzmy figury czy ustawienia elementów. Będziemy mieli tor, na którym będziemy kłaść sobie kryształki, które będą oczywiście punktami. Oprócz tego mamy tajny czarny woreczek, gdzie wrzucamy też dodatkowo kryształki. No i oczywiście jak lepszy deck. Tak, jest. Gracz, który jako pierwszy ułoży, bierze kryształek o większej wartości i losuje z woreczka. Drugi gracz bierze kryształek o mniejszej wartości i losuje z woreczka. Kolejni gracze, jeśli w czasie zmieścili się z ułożeniem, też losują z woreczka. Czyli mamy tu taki trochę element losowy, no, ale powiem wam... To się w każdym Ubongo pojawia. Tak, ale powiem wam, że często gramy w Ubonga tak naprawdę bez tych kryształków, na samo układanie. Bez tego się, nie? I o ile, jeśli znacie 3D, to wiecie, że też mieliśmy tam karty o różnym poziomie trudności i mieliśmy ułożyć z takich tetrisowych 3D klocków dwie warstwy, tak żeby idealnie zakryły tutaj naszą planszę. Każdy miał swoje karty i każdy sobie układał. W tym momencie tych kart mamy milion. To się gra chyba szybko nie śmieci. Albo nawet 1 010 000, coś koło tego. I wystawiamy taką kartę, ale na środek. Wystawiamy na środek i mamy pokazane, z jakich klocków mamy korzystać. A jako, że jest to lines, to nie mamy takich grubaśnych, wielkich tetrisowych klocków, tylko mamy o takie fajne, płaskie z wcięciami. Każdy klocek ma swój numerek. Te klocki oczywiście będziemy układać, łączyć, kombinować tak, żeby w każdym razie wspólnie stworzyły dwa poziomy. No i co rundę będziemy właśnie wystawiać kartę. Karta pokazuje, jaki numer klocka, więc musimy szybko te klocki dobrać i ustawić. Każdy ma swój zestaw, nie? Tak. I ustawić dokładnie ten symbol, ale od strony, od której patrzymy na tę kartę. No i prosta sprawa. Jeśli uda nam się ustawić, to obracamy przede wszystkim klepsydrę, bo w tym momencie zaczyna się odliczanie czasu dla innych graczy. Dobieramy sobie kryształek o większej wartości. Dokładnie spojrzę w instrukcję, bo nie pamiętam nigdy, bo... co jest najwięcej warte? No, rubin, 4 punkty. A tu jest, no widzicie, a ja tu kurczę na karteczkę patrzyłem. No dlatego nigdy nie gramy w sumie na te punkty, tylko po prostu kto... Tak, bo fajny jest sam fakt tego ułożenia, kto pierwszy i jedziemy dalej. Tutaj już ma znaczenie, bo teraz każdy nie dostaje swojej karty, tylko karta jest wspólna. No też prawda. No, także tak naprawdę jeśli graliście w 3D, to jest takie urozmaicenie, jakby trochę inna wersja tego 3D, więc idealnie się odnajdziecie. Zresztą, jak to w Ubongo, instrukcja to dosłownie jedna karteczka, więc gra bajecznie prosta, naprawdę wciągająca. Fajnie porobili takie kolorki tych klocków, są takie naprawdę wyraźne, soczyste. Także gierka super wygląda, przyciąga wzrok. Także gdziekolwiek nagranie się udajemy, to zazwyczaj braliśmy Ubongo 3D, a teraz będzie trzeba się zastanowić, czy wziąć Ubongo 3D, czy Ubongo Lines, czy może w ogóle obydwa, żeby ludzie się nie kłócili. Albo oby trzy. Albo oby trzy, bo co tu mamy? Kolejne to jest Ubongo 3D Junior. Tak jest. I teraz tak, tutaj mamy podobnie, tutaj każdy dostaje swoje karty, mamy tak jak w każdym w sumie 3-4 różne poziomy trudności, czyli od najtwierdzejszego, później po mistrzowski. I gra polega na tym, że każdy jak zwykle mamy tutaj klepsydrkę, mamy rubinki, tak mamy jest. Karty, Myśpały. Tylko tutaj jest, zła. Jak widzicie, trochę mniej, tylko spojrzę, nie no, tam właśnie w line są bardzo dużo tych kart. No to dla dzieciaków, tak, ten, tutaj każdy dostaje swój zestaw klocków. Tak, i to są właśnie te takie typowe, jakie były jak w 3D. W 3D. No i chyba jest takie, to są takie same, ponieważ można połączyć obydwie wersje. W jedną grać tak. I tutaj to nowość. Gdzie jest ten trik? Ho, 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 ho.
Jeleń. Tak, taki afrykański... Afrykański jeleń długoszyi. Dokładnie. I tak, w tej wersji musimy tak, przede wszystkim wypełnić podstawę, czyli zakryć te wszystkie tutaj białe miejsca. I wtedy zaczyna się magia, bo musimy iść w piętro. W górę. Tak, tak. Możemy, jest. Mogą nasze te elementy wystawać, nie muszą do siebie pasować. I w momencie, kiedy będziemy mieć jakby najwyższą albo... albo nie. Piasek się przesypie, to gra się kończy i mierzymy swoją wysokość za pomocą tej miarki. Tego wielbłąda. Tak. I tutaj mamy, dostajemy tyle diamencików, ile pokazuje nam nasza miarka wysokościowa. Czyli takie prostsze Ubongo 3D z bajerem, bo dzieciaki oprócz tego, że muszą logicznie ułożyć podstawę, no to dalej jeszcze mamy ten element zręczności, no bo musimy taki, ułożyć stabilną wieżę, taki żeby jak najwięcej pomóc. Pierwszy, ten lepszy, no jak w każdym Ubongo. To jest właśnie... I to jest właśnie w Ubongo najlepsze. To, że zasady są mega proste, gry fajnie się prezentują i naprawdę są w stanie wciągnąć od takich najmniejszych nie wiem, elfów albo krasnoludków, przez dzieciaki, po osoby senioralne. Tak jak właśnie tam testowaliśmy na targach, to w sumie jeden i drugi Ubongo miał bardzo duże powodzenie. No jak zawsze, no Ubongo to jest jedna z tych gier, którą na każde wydarzenie czy do klubu trzeba zabrać, bo no, sprawdza się jak zawsze idealnie. I jeszcze tutaj. Ale żeby nie było, że człowiek tylko Ubongo żyje i prostymi grami, to teraz mroczna, no właśnie chciałem powiedzieć trudna, ale nie trudna, bo w zasadach prosta gra, ale jakże wspaniała, czyli Deck Building DC, tym razem w wersji Batmano, żeby się tu fajnie mieniło, Batman Metal. Warto takie mieć pudełeczko. No, wygląda rewelacyjnie. Zresztą, jeśli tam jesteście na bieżąco z komiksami, no to właśnie Batman Metal to jest jeden z tych nowszych uniwersów, światów, linii komiksowych, które są tak napakowane takim lekkim horrorkiem, gdzieś tam trochę zahaczają o... co chciałem powiedzieć? O klimat Pinheada zapomniałem. Napiszcie mi w komentarzu autora czego? Tych horrorków. Pinhead. Nie kojarzysz? Takie horrorki były. No nieważne. To właśnie jest tam te Pinheady. Tam, nie? Dobra, nieważne. Ważne, że jeśli znacie DC Deck Building, czy jakąkolwiek grę z serii, to jest to właściwie kolejna, nowsza, ciut może lepsza wersja. Czyli Deck Building, w którym to będziemy zagrywać naprawdę pięknie ilustrowane karty ze świata bohaterów DC. Będziemy zaczynać grę z kilkoma ciosami, z bezsilnościami, czyli kartami, które tak naprawdę nic nam nie dają. Będziemy mieli wyłożony klasyczny ryneczek. Karty będą miały, oprócz różnych zdolności, to będą miały przede wszystkim moc, będą nam dawały różną ilość mocy. Za tę moc będziemy mogli właśnie kupować karty, których koszt jest na dole w prawym rogu. I naszym zadaniem jest pokonanie wszystkich złoli. Łotrów, żeby było ładnie. Łotrów, tak jest. I o ile w klasycznym pojawiał się łotr, atakował, mogliśmy go pokonać, braliśmy jego kartę do naszej talii i jakoś tam wzmacniał nas, to tutaj tych potworów już do talii nie bierzemy. Mało tego, jeśli trochę tam w tym uniwersum Batman Metal siedzicie, no to pewnie wiecie, że Batman został porwany. Więc mamy taki tu właściwie kafelek śmiejącego się Batmana, złola, który pod sobą trzyma właśnie kartę naszego superbohatera Batmana uwięzioną. A to dlatego, że w grze tej pojawia się właśnie motyw ratowania bohaterów, czy niestety pojmowania superbohaterów przez śmiejącego się Batmana. I tak jak w poprzedniej wersji mieliśmy kartę słabości, za którą dostawaliśmy minusowe punkty, tak nadal tutaj dostajemy. Ale jeśli niestety w naszym dobraniu kart, a kart, przypominam, karty zawsze musimy zagrać wszystkie z ręki i będziemy mieli niestety dwie karty słabości, w tym momencie tracimy naszego superbohatera i jest on właśnie umieszczony tutaj
pod śmiejącym się Batmanem. I jeśli już nie mamy superbohatera, to jakiegoś sobie będziemy musieli po prostu dobrać. Ale mało tego, skoro możemy ratować, no to pewnie możemy ich mieć więcej. I tak właśnie jest, bo możemy tu robić drużyny. Za każdym razem, jak pokonamy tego naszego superłotra, to będziemy dobierać dwie karty słabości do naszej talii, ale też będziemy mogli wybrać sobie uratować jednego superbohaterów, czyli będziemy mogli mieć tak naprawdę większą drużynę. I tak naprawdę to pokrótce wszystkie takie, powiedzmy, nowości w tej grze. Co ciekawe, wprowadzili bardzo fajne karty, no bo jako Batman Metal, to mamy kilka kart właśnie dokładnie z uniwersum Batman Metal i są one metaliczne, oznaczone właśnie tutaj jako metal i wyglądają naprawdę świetnie, no bardzo klimatycznie. Taki prosty zabieg, gdzieś tam dać sreberko pod wydruk i już jak to naprawdę rewelacyjnie wygląda. Ale to nie wszystko, bo równocześnie z premierą Batman Metal wyszedł też mini dodatek. Jest to Batman Ninja. Jeśli nie słyszeliście o Batman Ninja, a macie na przykład Netflixa, to zaraz wbijajcie i szukajcie tej animacji, bo jest to naprawdę świetna animacja. Jest to Batman, który toczy się we feudalnej Japonii. Typowa japońska kreska znana z anim. I ogląda się to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. To jest taki egzotyczny Batman. No musisz, a się dziwię, że nie oglądasz jeszcze. Ale co wprowadza dodatek? No dodatek oczywiście to ileś tam nowych kart. Karty, które oczywiście będą miały grafiki z tej animacji, więc mamy tu z feudalnej Japonii Batmana. Mamy tu jakiegoś, oczywiście jak to anime, mangi, no to mamy mecha Batmana. No mamy tu naprawdę klimatyczne rysunki. Oczywiście wszystko w tych tematach japońskich. Także proszę, jaki tu jokerek. Co wprowadzałem nowego te karty? Pojawia się tu coś takiego jak ninjutsu. I tak jak widzicie na tej karcie, karta ta daje dwa mocy, jeśli ją zagramy, ale ma też ninjutsu, gdzie jest napisane dodatkowe trzy mocy. I mając tę kartę na ręku, zagrywając ją, decydujemy, czy korzystamy tylko ze zdolności podstawowej, czy także z ninjutsu. Jeśli korzystamy z ninjutsu, to korzystamy i z jednej akcji, i z drugiej. Czyli w tym momencie ta karta daje nam aż 5 mocy. Minus taki, że jeśli korzystamy z ninjutsu, to niestety karty tej musimy się pozbyć. W każdym razie świetny patent, bo czasem warto odrzucić, żeby dostać naprawdę, naprawdę niezłego kopniaka. Co jeszcze wprowadza dodatek? Dodatek wprowadza oczywiście bohaterów, łotrów, wszystko oczywiście w klimacie Batman Ninja. I co ciekawe, będziemy mogli tu sobie ulepszać, dokładać karty, aby wzmacniać naszych bohaterów jakimiś nowymi zdolnościami. Tak naprawdę co fajne w tej grze, to to, że ona cały czas, jeśli chodzi w ogóle o serię, cały czas się rozwija. Nie zostaje jakoś strasznie udziwniona, tylko za każdym razem są dokładane jakieś fajne smaczki. A co najfajniejszego natomiast w tych dodatkach, że to są dodatki tak zwane crossovery, które właśnie miksują nam te światy. I fajne jest to, że możemy je właśnie sobie dokładać, mieszać z innymi grami DC Deck Building. Czy dużo wiesz? Dużo wiem, bo lubię tę serię. Także co? Jeśli jesteście fanami, no to musicie mieć zarówno i dodatek, i tę gierkę. Jeśli nie znacie, to od razu weźcie sobie Batman Metal, bo są tu naprawdę klimatyczne, fajne ilustracje, przynajmniej do mnie tak, ja takie. Po pierwszy raz zwróciłem uwagę na ilustrację instrukcji. Nie, no bo jako to jest jedna z jedynych ma chyba taką komiksową, znaczy tak. W ogóle śmiejący się Batman i te goblino robiny takie straszne, ach super. No dobra, nie przedłużajmy. Podsumowując, musicie to mieć, czy jesteście fanem, czy nie, musicie mieć, bo to po prostu dobra gra i wygląda Batman.
rewelacyjnie. No i Batman. Także co? Tak właśnie wyglądają najnowsze nowości z Egmont. A was klasycznie poprosimy o lajka, jakiś komentarz. Przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo filmików mamy o gierkach naprawdę mnóstwo. Wbijajcie na naszego Facebooka. I co? Do zobaczenia, najlepiej gdzieś przy stole. Dokładnie. Na razie, cześć. Cześć.